13 stycznia odbyła się 14. sesja Rady Powiatu w Oświęcimiu. Radni debatowali m.in. nad udzieleniem pomocy finansowej dla gminy Zator na realizację zadania inwestycyjnego obejmującego budowę drogi wraz z rondem. Ja sobie przypominam, że zarząd poprzedniej kadencji obiecał panu burmistrzowi partycypację w kosztach budowy tego ronda. Ta kadencja potwierdza również gotowość współfinansowania. Miało to zadanie być realizowane w ubiegłym roku. Niestety decyzje z RIT spowodowały to, że nie mogło być realizowane w 2015 roku. Zostaje przeniesione na rok 2016. Ja mam troszeczkę odmienne zdanie. Można rzeczywiście nazywać tą decyzję Rady Powiatu jako precedens. Niemniej jednak, drodzy Państwo, to jest rondo w okolicy największego parku rozrywki w Polsce, a mamy już informacje, oczywiście nieformalne, że po drugiej stronie tego parku rozrywki, Energylandii, ma powstać aquapark ze źródłami termalnymi. Jeżeli tak się stanie, to uważam, że to rondo, które spowoduje poprawę jak gdyby komunikacyjną, nie spełni swojej funkcji. Tam będzie trzeba było zrobić jakąś obwodnicę. Niemniej jednak na dzień dzisiejszy mamy świadomość tego, że w okresie wiosenno-letnim dużo mieszkańców naszego kraju przybywające do parku rozrywki mają problemy z wyjazdem. Jeżeli do tego dołożymy weekend, czyli ludzie, którzy wracają z Wadowic, z Zakopanego, z Suchej, czyli z gór, w momencie połączenia się z setkami pojazdów wyjeżdżających z parkingu, robi się w Zatorze ogromny zator. Podczas burzliwej dyskusji część radnych stwierdziła, że finansowanie nie swoich zadań jest złym pomysłem i może zaszkodzić realizacji zadań własnych. Nie mam wątpliwości, że inwestycja na drodze krajowej w Zatorze dotycząca budowy ronda to bardzo ważna inwestycja i ona powinna być zrealizowana. Natomiast nie mam również wątpliwości, że nie powinna być realizowana przy udziale środków powiatowych. Dlatego, że to inwestycja na skrzyżowaniu dróg lokalnych, czyli gminy Zator i drogi krajowej. Wobec tego inwestorami powinni być gospodarze, czyli Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i gmina Zator. Powiat ma tak dużą sieć dróg powiatowych na terenie ziemi oświęcimskiej, że nie wystarcza nam środków, żeby je wszystkie zmodernizować i remontować. Stąd uważam, że wydanie pieniędzy na zadania niewłasne jest złą procedurą i może prowadzić do tego, że zadania własne, za które odpowiadamy, będą realizowane w jeszcze gorszym stopniu. Nie będziemy mogli sobie pozwolić na tak duże wydatki, jak oczekiwalibyśmy wszyscy w zakresie naszych dróg powiatowych. Kolejnym tematem była budowa specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Oświęcimiu. Byłbym również bardzo, bardzo zadowolony, gdybyśmy rozpoczęli budowę ośrodka, a gdybyśmy go zakończyli w tej kadencji, to byłbym jednym z najszczęśliwszych ludzi, ponieważ temat nowej siedziby SSW drążymy praktycznie od początku mojej działalności samorządowej. Zawsze było mi bliski temat osób starszych, osób niepełnosprawnych, a jeżeli chodzi już o dzieci niepełnosprawne, to jest sprawa nie podlegająca żadnej dyskusji. Uważamy wszyscy radni tej kadencji, uważamy, że taki ośrodek powinien powstać, że te dzieci zasługują na to, żeby były edukowane w godziwych warunkach.